Końskich rozpoczęła się ważna dla miasta i gminy inwestycja. Za blisko 24 miliony złotych na granicy Końskich i Kornicy powstanie ponad 100 hektarów terenu pod inwestycje, przemysł i działalność gospodarczą. Symbolicznym wbiciem łopaty w ziemię na placu budowy władze samorządowe Końskich i województwa świętokrzyskiego zainaugurowały rozpoczęcie inwestycji. Jedna z większych inwestycji, życzę jej jak najlepiej. Ja powiedziałem otwierając, że na razie jak w Golcach jest ściernisko, ale będzie San Francisco i głęboko w to wierzę, bo rzeczywiście ten samorząd bardzo aktywnie zabiega o środki unijne na wszystkich polach i z przyjemnością go wspieram. Na tym terenie powstanie 5 km dróg, 4 km sieci kanalizacyjnej, wodociąg oraz infrastruktura gazowa. Wszystko to czeka na inwestorów, którzy zechcą tu zbudować swoje firmy i tym samym zapewnić nowe miejsca pracy. Ta inwestycja to ponad 400 działek, a więc możliwość tutaj stworzenia bardzo prężnej strefy ekonomicznej, co w sytuacji bardzo bezrobocia dosyć znacznego, myślę, że bardzo poprawi warunki życia ludzi w tej gminie i w tym powiecie. To już kolejna inwestycja realizowana na terenie gminy. Równolegle trwają prace przy budowie obwodnicy Końskich, która zostanie połączona z realizowanym układem dróg gminnych. Te tereny zostaną skomunikowane w sposób bardzo dobry, to jest ich ogromna zaleta, ale też ogromną zaletą jest to, że bezpośrednio przylegają już do terenów przemysłowych, które funkcjonują. Za naszymi plecami są największe zakłady na terenie miasta i gminy Końskie, podejrzewam, że też w Polsce, czyli zakłady ceramiczne, które produkują płytki na teren całej Polski, na teren całego świata, jak również znajduje się specjalna strefa ekonomiczna i dzięki temu istnieje możliwość poszerzenia tej specjalnej strefy ekonomicznej, dzięki temu ta oferta dla przedsiębiorców będzie jeszcze bardziej atrakcyjna. Inwestycja to efekt kilkunastoletnich działań. To planowanie rozpoczęło się już w roku 2000, a środki zewnętrzne, czyli Unia Europejska, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego pozwolił na zdobycie dofinansowania. To dofinansowanie to 60% wartości całej inwestycji, czyli około 14 milionów złotych. Inwestycja jest realizowana przez firmę Strabag z Pruszkowa, a zakończenie prac planowane jest na połowę września 2012 roku.